Dzień dobry, za chwilę będę rozmawiał z Michałem Wawrykiewiczem, adwokatem z inicjatywy Wolne Sądy o decyzji CUE w sprawie obniżenia kary okresowej i praworządności. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry. Niedawno CUE zdecydował obniżyć karę okresową z miliona euro do pół miliona. Która jest zanieczyszczona za funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego? Skąd, y, dlaczego doszło w ogóle do takiej decyzji? Trybunał Sprawiedliwości podjął decyzję w związku z wnioskiem rządu polskiego o uchylenie kary w ogóle, ewentualnie o jej obniżenie. Rząd polski argumentował, że od czasu, kiedy została wprowadzona ta kara, czyli od października 2021 roku, nastąpiły takie zmiany legislacyjne, które powodują, że w ocenie polskiego rządu wszystkie elementy zabezpieczenia Trybunału Sprawiedliwości, bo mowa o tym zabezpieczeniu z 14 lipca 2021 roku, zostały wypełnione. Tymczasem Trybunał Sprawiedliwości, po zbadaniu tego wniosku, po dokonaniu oceny zmian, jakie miały miejsce od października 2021 roku do teraz, doszedł do wniosku, że jednak nie, nie można uznać, że zabezpieczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C204 przez 21 zostało zrealizowane, a jedynie, że zostało zrealizowane w części, w pewnych elementach, i dlatego zdecydował się, wykazując pewnego rodzaju dobrą wolę, obniżyć dzienną karę z miliona euro do pięciuset tysięcy. Pamiętać jednak należy, że to nadal jest kara bardzo znacząca, jak na standardy Unii Europejskiej, ogromna kara dotycząca niewykonywania i to intencjonalnego niewykonywania przez państwo członkowskie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości. A żeby wszystko było jasne, to przypomnijmy, o co chodzi o jakie orzeczenie chodzi, chodzi o orzeczenie środków za Zabezpieczających, 14 lipca 2021 roku Trybunał postanowił udzielić zabezpieczenia, tzw. interim measure, w sprawie skargi Komisji Europejskiej przeciwko Polsce dotyczącej wprowadzenia w szczególności tzw. ustawy kagańcowej. Ta ustawa wprowadzona do polskiego systemu prawnego 14 lutego 2020 roku. W największym skrócie przewidywała, że polscy sędziowie mogą być karani dyscyplinarnie za wykonywanie wprost prawa unijnego, w tym wypadku za kwestionowanie statusu innych sędziów, mowa o tak zwanych neosędziach, powołanych na wniosek Neo KRS-u i kwestionowanie samego statusu samej Neo KRS. To również jest w katalogu deliktów dyscyplinarnych i to zakwestionowała Komisja Europejska, mówiąc, że to jest naruszenie podstawowych obowiązków traktatowych i w związku z czym zwróciła się o wydanie zabezpieczenia, tutaj, ponieważ to zabezpieczenie tutaj, jeżeli mm -hmm. mogę wem przejąć, jak ta decyzja wpłynie na konflikt między Warszawą a Brukselą o właśnie o praworządności i wartości europejskie. Polski rząd twierdzi, że tego typu orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości pokazuje, że Polska jako strona tego konfliktu poczyniła duże postępy w zakresie naprawy praworządności, ja się zupełnie z takim stanowiskiem nie zgadzam. Bardzo zresztą szczegółowo przeanalizowałem treść tego postanowienia, wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości tego Zmieniającego wysokość kary, i wynika z niego, że niestety polski rząd w większości, absolutnej większości, nie wykonał tych zobowiązań, które zostały na niego nałożone. Nadal obowiązuje i to wprost jest powiedziane w tym postanowieniu nadal obowiązują przepisy ustawy kagańcowej. Nadal polscy sędziowie mogą być karani za Wykonywanie prawa europejskiego za stosowanie wprost orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości czy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I tak się dzieje. Polscy sędziowie są poddawani represjom. W ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia z kilkoma przypadkami wszczęcia postępowań dyscyplinarnych w odniesieniu do polskich sędziów, którzy w swoich orzeczeniach, Zakwestionowali prawidłowość powołania tak zwanych neosędziów. Więc to się dzieje i Trybunał Sprawiedliwości, i Komisja Europejska to dostrzegają. Druga kwestia. Zlikwidowana została co prawda Izba Dyscyplinarna, ale w jej miejsce została powołana Izba Odpowiedzialności Zawodowej, która zdaniem Komisji Europejskiej wprost wyrażonym w tym postępowaniu nie spełnia standardów określonych w artykule 19 traktatu i, i artykule 47 Karty Praw Podstawowych, czyli nie jest to niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą. To samo, i to jest bardzo istotne w kontekście sporu o praworządność, to samo stanowisko Komisja Europejska zajmuje w odniesieniu do Izby A. Kontroli nadzwyczajnej spraw publicznych. Jeżeli mogę Panie mecenasie, tak. to tutaj bym przeżywał, bo powiedział Pan o tym, co mówi polski rząd, że jest to sukces według polskiego rządu, tak nie jest na razie ze strony polskiego rządu. Tutaj być może wszedłbym w drobną polemikę, mianowicie jaki jest to sygnał dla innych państw członkowskich, że właśnie Komisja Europejska CUE obniża tą karę z miliona do pół miliona euro i właśnie jaki to jest sygnał dla innych państw członkowskich, na przykład dla Węgier, które też mają problemy z praworządnością, ale też innych państw członkowskich, nie tylko Węgier, które też mają, może nie mają takich problemów, ale też chciałyby robić reformy, które reformy w systemie sądownictwa, które mogą być nie do końca zgodne właśnie z prawem Unii Europejskiej z prawem europejskim. Jedna korekta, jeśli chodzi o Komisję Europejską, to ona absolutnie oponowała temu wnioskowi polskiego rządu i wprost w tym postępowaniu nie zgadzała się na obniżenie kary i ewentualnie na uchylenie zupełnie kary, podkreślając, że nadal wszystkie te elementy, które są w zabezpieczeniu Trybunału z 2021 roku, nie zostały wykonane. Nadal obowiązuje ustawa kagańcowa, nadal mamy sprawy dyscyplinarne w rękach organu, który nie jest niezawisłym, bezstronnym sądem, i cały szereg innych naruszeń, które, które w tym postępowaniu były przez Komisję podnoszone. Więc to, jeśli chodzi o Komisję Europejską, tu się Zdanie komisji w żaden sposób nie zmieniło. Natomiast Trybunał Sprawiedliwości, myślę, że też inna jest zupełnie narracja polskiego rządu, który przedstawia to orzeczenie jako sukces. A co innego, jeśli się przeczyta bardzo dokładnie to postanowienie Trybunału, no z niego żadne dobre wnioski dla rządu nie płyną. Tam, co prawda, Trybunał wskazuje, że pewne Środki zostały przedsięwzięte przez polski rząd, że pewne zmiany legislacyjne zostały wprowadzone, jak na przykład ten test niezawisłości i bezstronności sędziego, ale z drugiej strony mamy nadal obowiązujące i to podkreśla Trybunał w większości przepisy, które uniemożliwiają swobodne funkcjonowanie sędziów w ramach przysługującej im niezawisłości, nie zapewnia to tym samym. Bezstronności i niezależności sądownictwa, a to jest jeden z elementów, jeden z wymogów funkcjonowania kraju członkowskiego w Unii Europejskiej. Więc jeśli chodzi o sygnał dla innych krajów, to w mojej ocenie nadal instytucje Unii Europejskiej bardzo twardo stoją na stanowisku takim, że zasady praworządności muszą być przez każdego przestrzegane i ta podstawowa zasada skutecznej ochrony sądowej, która musi być zapewniona w każdym kraju członkowskim musi być y, przestrzegana. Natomiast Trybunał wysyła taki delikatny sygnał uwzględniający pewne koncesje, pewne starania idące ze strony polskiego rządu w kierunku y, w kierunku y, no, naprawienia tych, tych y, naruszeń, które, które zostały dokonane w ostatnich latach, ale dając jednocześnie wyraźne wyraźne stanowisko, że to, co zostało zrobione, absolutnie nie wystarcza dla naprawy polskiej praworządności i niezależności sądownictwa. Spytałbym się ogólnie, jeżeli chodzi o karę, o łączną karę właśnie Zeturów i Izbę dyscyplinarną. Łączna kara wynosi już 2,5 miliarda złotych. I jak pan to skomentuje? No, to jest sytuacja, która w normalnych warunkach funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego nie pozwoliłaby żadnemu rządowi przetrwać przez dłuższy czas, dlatego że jest to kara płacona z, przez państwo z naszych podatków, z podatków obywateli w ogromnej wysokości za niesubordynację rządu, za celowe. Um, niewykonywanie i takie ostentacyjne ignorowanie europejskiego porządku prawnego, celowe niewykonywanie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości. Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, podpisując traktaty, zobowiązały się do przestrzegania, do wykonywania wyroków Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Tego Polska nie robi i nie robi tego przez przypadek. Nie robi tego dlatego, tego, że na przykład nie ma środków na zrealizowanie jakichś zobowiązań, tylko robi to dlatego, że chce podporządkować system sądownictwa władzy wykonawczej, chce mieć kontrolę nad orzeczeniami, które wydają polskie sądy, więc wprost sprzeciwia się tym podstawowym zasadom demokratycznego państwa prawnego, jakimi rządzić się powinny wszystkie kraje Unii Europejskiej. W związku z czym no, można to określić tylko jako. No, absolutny skandal, który powinien spotkać się w przyszłości z konsekwencjami. Osoby, które do tego doprowadziły, powinny ponieść bardzo surową odpowiedzialność za doprowadzenie do takiego stanu, w którym państwo polskie musi płacić tak gigantyczne kary. Właśnie powiedział panu pan Mecenas o konsekwencjach tych osób, które doprowadziły do tej sytuacji. Jakie to powinny być konsekwencje? I tutaj y, odpowiedzialność powinna obejmować wszystkie możliwe elementy, zarówno odpowiedzialność konstytucyjną, y, odpowiedzialność dyscyplinarną, odpowiedzialność karną i odpowiedzialność cywilną, czyli finansową. I tutaj we wszelkich y, tych płaszczyznach ta y, odpowiedzialność osób, które doprowadziły do tej sytuacji, powinna być rozpatrywana. Oczywiście może do tego dojść jedynie wówczas, kiedy Zostanie spełniony jeden podstawowy warunek. Polska będzie miała niezależną prokuraturę, która działa w interesie publicznym, która jest oskarżycielem publicznym, działającym na rzecz ochrony praworządności i tym samym działającym na rzecz obywateli i państwa polskiego. Takiej prokuratury dzisiaj nie mamy, ale wierzę w to, że. W jakiejś niedalekiej przyszłości uda się odbudować, zrekonstruować, zbudować od nowa niezależną prokuraturę i ona będzie w stanie w sposób absolutnie obiektywny zbadać te kwestie i postawić zarzuty odpowiednim osobom. Jeśli chodzi o odpowiedzialność finansową, odpowiedzialność cywilną, tutaj również właściwe podmioty mogą kierować takie, roszczenia i mam nadzieję, że w przyszłości taka odpowiedzialność tak jak powiedziałem zostanie poniesiona, no ale do tego potrzebna jest też przestrzeń polityczna, która umożliwi oddzielenie chociażby funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości i zbudowanie takiej niezależnej prokuratury, która nie będzie na pasku rządu i władzy wykonawczej. I trochę cofnąłbym się mianowicie do tematu, który już praktycznie nie jest poruszany, mianowicie do KPO. Czy Polska może już zapomnieć o właśnie o tych środkach z KPO? No to y, postanowienie, o którym dzisiaj mówimy, dosyć wprost odpowiada nam na pana pytanie, dlatego że tam jest przedstawione stanowisko Komisji Europejskiej. I w ocenie Komisji Europejskiej absolutnie kamienie milowe nie zostały wykonane. Mówię tylko o kamieniach milowych dotyczących praworządności. Pamiętajmy, że tych kamieni milowych jest, jest znacznie więcej. One też obejmują proces legislacyjny obejmują inne zagadnienia. Natomiast koncentrując się wyłącznie na, na tych trzech kamieniach milowych dotyczących praworządności, no tutaj wyraźnie Komisja Europejska, która jest decydentem w zakresie zwolnienia środków z Funduszu Odbudowy, ona mówi te warunki nie zostały spełnione. Nadal mamy ustawę kagańcową, która mówi o, o możliwości karania sędziów. Nadal nie wolno w sposób swobodny stosować prawa unijnego w Polsce przez sędziów, nadal mogą być za to pociągani do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Nadal sprawy dyscyplinarne sędziów są w rękach organu, jakim jest Izba Odpowiedzialności Zawodowej. W niektórych przypadkach także Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, które to organy nie są niezawisłymi i bezstronnymi sądami. I to komisja mówi wprost, i to jest bardzo ważne, także w kontekście przyszłych wyborów że izba izba kontroli nadzwyczajnej spraw publicznych która odpowiada za akceptację wyników wyborów nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem nie spełnia warunków z artykułu 19 traktatu artykułu 47 karty praw podstawowych które zostały bardzo szczegółowo precyzyjnie określone przez trybunał sprawiedliwości w tak zwanej sprawie AK w sprawie która dotyczyła Izby Dyscyplinarnej i NeokRS-u. Także stanowisko Komisji Europejskiej jest jednoznaczne. Polska nie spełnia, nie, nie, nie wykonuje kamieni milowych, a zatem nie mogą być zwolnione środki z Funduszu Odbudowy. Polski rząd liczy na to, że uchwalenie, podpisanie przez prezydenta tej nowej ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym, tej, która leży teraz w fasadowym, marionetkowym Trybunale Julii Jeśli że, że jeśli ta ustawa zostanie podpisana, to wówczas będzie można zwrócić się ze skutecznym wnioskiem o e, zwolnienie środków z KPO. Ja jestem przeciwnego zdania. Ta ustawa, ta legislacja nic znaczącego nie wprowadza. Nadal nie likwiduje ustawy kagańcowej chociażby i nadal nie przekazuje spraw dyscyplinarnych sędziów w ręce niezawisłego i bezstronnego sądu. Więc y, myślę, że należy twierdząco odpowiedzieć na Pana pytanie. W tym roku zapewne nie mamy najmniejszych szans na zwolnienie środków z funduszu. A, właśnie tu bym może postawił kropkę i spytał się trochę o przyszłości, bo czy jeśli najbliższe wybory wygra, ja załóżmy wygra opozycja, to czy opozycja mogłaby te środki odblokować? Oczywiście te środki można odblokować w jednej chwili. Wystarczy poczynić zmiany legislacyjne, chodzi przywrócić. Mi, proszę, 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 chodzi mi o to, czy one się w pewnym sensie nie ulegną już, nazwijmy to tak, przydawnieniu. O to mi chodzi. Nie, w całości nie. Natomiast utracimy znaczną część tych funduszy, które przepadają, zarówno w poprzednim roku, jak i w tym roku. I to jest ewidentna strata po stronie państwa polskiego. Natomiast w dłuższej perspektywie, bo pamiętajmy, że do dyspozycji Polski w sumie jest 58 miliardów euro w ramach funduszu odbudowy. Polski rząd nie wystąpił o całą tę kwotę, o, wystąpił 36 miliardów, no ale nadal ta pula jest dostępna dla polskiego rządu i mam nadzieję, że w przyszłości. Nowy polski rząd szybko uporządkuje sprawę dotyczącą niezawisłości polskich sędziów, niezależności sądownictwa, a przypomnę, że gotowy wręcz akt legislacyjny jest. Został już nawet złożony w poprzednim roku do, do Sejmu. To jest projekt ustawy przygotowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja i złożony do Sejmu w ramach projektu Porozumienie dla Praworządności, bardzo szeroka koalicja organizacji pozarządowych i demokratycznych partii y, politycznych. Ten projekt jest gotowy. Gdyby on został uchwalony i wprowadzony w życie, to natychmiast mielibyśmy możliwość przywrócenia w Polsce niezależnej Krajowej Rady Sądownictwa i uporządkowania statusu tzw. neosędziów, którzy musieliby Wycofać się z miejsc zajmowanych w sposób nieuprawniony i ewentualnie przystąpić do nowych konkursów, jeśli by chcieli w sposób uczciwy potykać się z niezawisłymi sędziami, takimi, którzy prezentują walory i merytoryczne, i etyczne, aby w sposób uczciwy i zgodny z przepisami, zgodny z ustawą, awansować na te stanowiska. Także to jest do uporządkowania w bardzo krótkim okresie czasu i wierzę w to, że Komisja Europejska, widząc, że państwo polskie idzie w kierunku no, tych standardów traktatowych, zapewne. Środki z KPO by zwolniła. Także to jest do wykonania bardzo szybko, ale straty zostaną poniesione i to, co zrobił polski rząd, to, że musimy płacić te kary, o których wcześniej mówiliśmy i Polska, polski rząd, niezależnie od deklaracji, będzie musiał zapłacić, bo po prostu Komisja Europejska potrąca sobie te kwoty z należności dla Polski, ale też te straty w ramach KPO, które poniesiemy, no, są nieodwracalne, są, są wielką szkodą dla państwa polskiego. I jeszcze raz wrócę do tego: ci, którzy do tego doprowadzili, poni, powinni ponieść surową odpowiedzialność za to. W ocenie wiceprezesa CUE, Polska częściowo zawiesiła o przepisy Izby Dyscyplinarnej. Wyrok w tej sprawie ma zostać ogłoszony na początku czerwca, a wraz z nim kara ma przestać być naliczona. naliczona. I czy w pełni oceni Zjednoczona Prawica wygrywa czy bądź wygrała spór z Unią Europejską, właśnie o wartości i o Absolutnie nie. nie, nie zgadzam się w najmniejszym celu z takim określeniem. Zarówno Komisja Europejska, która bardzo jednoznacznie podchodzi do tego postępowania i jej stanowisko możemy wyczytać z postanowienia Trybunału, nie zmieniła swojego podejścia, nadal uważa, że Polska jest w stanie bardzo poważnego naruszenia przepisów, Traktatowych, które obowiązują nas jako państwo członkowskie nie zapewnia standardu niezawisłego i bezstronnego sądownictwa w Polsce. Zobaczymy, jak będzie brzmiał wyrok, który ma zapaść 5 czerwca wyrok Trybunału Sprawiedliwości, bo on będzie się odnosił zapewne do Izby odpowiedzialności zawodowej, zapewne do Izby kontroli. Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, bo ona też ma tutaj ogromne znaczenie, bo pamiętajmy, że wnioski o wyłączenie neosędziów są kierowane do tej Izby, a tam zasiadają sami neosędziowie. I w sprawie Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych został już wydany wyrok w sprawie sędziego Waldemara Żurkas, wyrok WZ z 6 października 2021 roku, który nakreślał tak, Jednoznacznie kryteria oceny tej nowej Izby w Sądzie Najwyższym, że nie ma nikt wątpliwości, że ona nie jest organem sądowym, który no, może funkcjonować w ramach europejskiego systemu prawnego jako niezależny sąd. Co prawda, wiemy, że ta sprawa wróciła do Sądu Najwyższego i tam jest całkowicie blokowana przez neosędziów w Izbie Cywilnej, przez panią Manowską, przez panią Misztal-Konecką. Które nie dopuszczają do wydania uchwały przez skład siedmiu sędziów, legalnych sędziów, którzy by wykonali to orzeczenie SUE w sprawie WZL, ale myślę, że zarówno Komisja Europejska, jak i Trybunał Sprawiedliwości, obserwując ten proces, nie mają wątpliwości, że ten stan naruszenia, bardzo poważnego naruszenia, tak jak powiedziałem, nadal trwa. Więc nie ma mowy o żadnym wygraniu przez polski rząd. Starcia, czy, czy bitwy, czy wojny o praworządność z Unią Europejską? Właśnie powiedział Pan, że ten stan naruszenia jeszcze trwa i wyroku, jeszcze nieznany wyrok, tak jak Pan Mecenas powiedział, i, i tak jak powiedziałem w pytaniu, ma zapaść 5 czerwca. I właśnie jakie jeszcze na obecnym etapie, jakie jeszcze działanie może podjąć Unia Europejska, właśnie wobec, wobec Polski? Pamiętajmy, że trwa postępowanie dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, czyli skarga przeciwnaruszeniowa złożona również do Trybunału Sprawiedliwości przez Komisję Europejską, w której Komisja Europejska podważa funkcjonowanie tego organu, jaki, jaki działa dzisiaj w Warszawie przy Alei Szucha, który już nie jest niezależnym Trybunałem Konstytucyjnym. Wykonującym swoje zadania opisane w ustawie zasadniczej, ale też nie jest niezależnym sądem w rozumieniu standardów europejskich. To już wcześniej po, podkreślił i, i potwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka, ale teraz na poziomie prawa unijnego e, zapewne potwierdzi to Trybunał Sprawiedliwości, więc to jest bardzo ważne postępowanie, które trwa w CUE. Druga kwestia trwa postępowanie. O którym czasami zapominamy, zainicjowane po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej w 2017 roku, postępowanie z artykułu 7, które może doprowadzić finalnie do zabrania Polsce prawa głosu w Radzie Unii Europejskiej, czyli do, no myślę, najdotkliwszej naj sankcji, jaka może spotkać kraj członkowski, no bo wówczas kraj członkowski. Nie ma żadnego prawa głosu, nie decyduje o żadnych sprawach związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej. A dodatkowo Polska jest zablokowana w zakresie finansowania. Więc, no, takie członkostwo w Unii Europejskiej, które nie mielibyśmy ani prawa głosu, ani prawa do funduszy unijnych, no to byłoby no, dość oczywiście. No, no, członkowskim, członkostwem ułomnym, które no, nie ma żadnego znaczenia, więc to są bardzo poważne sankcje, które Polskę czekają. Nadal możliwe jest. Liczbę... Przepraszam, że tu szeroko może wszedłem w drobną polemikę, mianowicie, tylko czy to jest wystarczające narzędzie, wystarczająca sankcja wobec właśnie polskiego rządu, który jak na razie sobie nie chcę mówić doskonale radzi, ale bez pieniędzy wobec. Bo jeżeli chodzi o narrację polskiego rządu wobec właśnie pieniędzy, KPO raz zmienią zdanie, pieniądze są potrzebne, raz mówił, pieniądze nie są potrzebne, Polska sobie bez, doskonale, bez nich doskonale poradzi. I właśnie tutaj zadałbym pytanie, jeżeli chodzi o zamrożenie, e, zawieszenie Polski, jeżeli chodzi o głos w Unii Europejskiej, pozbawienie Polski wszystkich, e, wszystkich programów tych finansowych, o których Pan powiedział. Czy to jest wystarczająco mocna sankcja, żeby polski rząd przekonać, że by dostosowała się właśnie do prawa europejskiego i do standardów? To ja Myślę, że sankcje finansowe są najlepiej działającym instrumentem na, na polskie władze, które ostentacyjnie łamią wszelkie zobowiązania wynikające z traktatów, te dotyczące praworządności w szczególności. I jak pokazują ostatnie lata... A szczególnie ostatni rok, kiedy polski rząd bardzo usilnie zabiega jednak o odblokowanie tych środków z KPO, no zwróćmy uwagę, że już druga ustawa została uchwalona, która no ma czynić ustępstwa w stosunku do komisji. One oczywiście nie są wystarczające w rozumieniu standardów unijnych, ale to są jednak ustępstwa. Rząd musiał przyznać się do tego, że Izba Dyscyplinarna była organem, który naruszał. Traktat unijny i zlikwidowała go. To jest ewidentny krok wstecz, więc to jest sukces Unii Europejskiej w tej batalii o praworządność. To jest też sukces działań polskiego i środowiska prawniczego, całej wspólnoty prawniczej, która bardzo aktywnie w tym zakresie działa. To jest sukces też środowisk obywatelskich, które wspierają tę batalię o praworządność. To jest sukces nas wszystkich obywateli we współpracy z instytucjami unijnymi. I jak powiedziałem, jest to krok w kierunku przywracania praworządności. Więc polski rząd cofa się i jednak czyni pewne koncesje po to, aby uzyskać pieniądze, więc wydaje mi się, że absolutnie nie jest prawdą to, co słyszymy czasami, że Polska sobie doskonale poradzi bez tych pieniędzy. Zwróćmy uwagę, że kwota 58 miliardów Euro to jest kwota stanowiąca mniej więcej połowę rocznego budżetu państwa. Roczny budżet Polski to jest około 600 miliardów złotych, a to jest około 300 miliardów złotych, więc to nie jest kwota, bez której można się obyć, czy można przejść obok niej obojętnie. I obecna sytuacja jeszcze gospodarcza Polski, gdzie mamy ogromną inflację, gdzie no, ewidentnie ekonomia nie funkcjonuje tak jakby tak jakbyśmy chcieli gdzie jest kryzys gospodarczy no te pieniądze są potrzebne i na dłuższą metę polski rząd na pewno sobie nie poradzi bez tych kwot więc ten nacisk ze strony instytucji unijnych moim zdaniem jest skuteczny a Rząd też nie zdaje sobie sprawy, co to oznaczałoby, gdyby zabrano mu prawo głosu dodatkowo w Radzie Unijnej. To już w ogóle pozbawiono by go możliwości jakiegokolwiek wpływu na funkcjonowanie Unii, bo do tej pory to ma w niektórych sytuacjach prawo weta, ma możliwość blokowania pewnych mechanizmów unijnych, a tym samym też szachowania, szantażowania Komisji Europejskiej w innych Aspektach i tego prawa w przypadku zabrania prawa głosu nie miałaby, nie miałby polski rząd, więc wydaje mi się, że na dłuższą metę te młyny instytucji unijnych mielą, te, te żarna pracują i dadzą efekt w dłuższej perspektywie. Przyszedłbym do następnego wątku, ale który w mojej ocenie trochę połączony z tym, o którym rozmawiamy. Mianowicie, według nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, postępowania dyscyplinarne zostały przeniesione do NSA. I jakie kroki może podjąć Komisja Europejska i CUE w tej sprawie? Z punktu widzenia polskiej ustawy zasadniczej, to jest. Rozwiązanie niekonstytucyjne. Tu na ten temat mamy już cały szereg wypowiedzi i konstytucjonalistów, i organizacji prawniczych. Tu nie ma wątpliwości, że polska konstytucja nie przewiduje takiego rozwiązania. Naczelny sąd administracyjny nie służy do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych wobec wszystkich sędziów w Polsce. To było rozwiązanie polskiego rządu, które miało na celu po prostu. No, ucieczkę od tych do doty, dotychczasowych rozwiązań, że skoro Izba Dyscyplinarna nie, skoro Izba Odpowiedzialności Zawodowej też nie, no to ucieknijmy w kierunku NSA. Może Komisja Europejska da się na to nabrać i może to ją zadowoli. To ewidentny taki krok. To nie jest rozwiązanie spójne systemowo. No, dlaczego miałyby akurat sprawy dyscyplinarne sędziów trafiać do, NSA, a sprawy dyscyplinarne adwokatów, czy sprawy dyscyplinarne radców, prawnych prokuratorów miałyby zostać w Sądzie Najwyższym w tej nielegalnej izbie. No to nie trzyma się kupy z punktu widzenia systemowego, z punktu widzenia takiej oceny konstytucyjnej tego rozwiązania. Ale z punktu widzenia Komisji Europejskiej, no to musi być rozpatrywane pod nieco innym... Tutaj, tutaj bym przyjął, czy Komisja Europejska, ogólnie instytucje europejskie w, w celu u, u, nie uchylenia tej kary, tylko w celu zmniejszenia, e, obniżenia tej kary okresowej, okresowej wzięły pod uwagę to, o czym Pan mecenas powiedział, czy też nie? E, e, oczywiście, że biorą pod uwagę, by e, całokształt rozwiązać, o, o tym możemy przeczytać w uzasadnieniu. E, Trybunał Sprawiedliwości mówi, że jakkolwiek została, e, została zlikwidowana Izba Dyscyplinarna, no, te sprawy przeszły do Izby Odpowiedzialności Zawodowej, gdzie z kolei Mamy neosędziów, co do których mamy ewidentne potwierdzenie, chociażby w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że te osoby zostały powołane, ci neosędziowie w Sądzie Najwyższym zostali powołani do Sądu Najwyższego w taki sposób, który, który łamie standardy europejskie. Więc to wszystko bierze pod uwagę Trybunał Sprawiedliwości, oceniając sytuację. Ale jeśli chodzi o naczelny sąd administracyjny i przekazanie, to potencjalne przekazanie spraw dyscyplinarnych do NSA, no to Komisja Europejska i Trybunał nie dokonuje oceny konstytucyjnej. Oni nie badają tego, czy to jest rozwiązanie konstytucyjne, czy nie. Oni badają to, czy to jest rozwiązanie, które spełnia standardy traktatowe, czy spełnia standardy unijne. I tam z pewnością musi być wzięte pod uwagę, że mniej więcej jedna trzecia. Osób zasiadających w NSA to są neosędziowie. To są osoby dokładnie w ten sam sposób powołane do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak neosędziowie do y, Sądu Najwyższego. Więc tu nie ma, nie ma różnicy. Nadal sprawy dyscyplinarne sędziów trafiają pod ocenę osób, co do których są bardzo poważne zastrzeżenia dotyczące spełniania standardów unijnych, czyli pod y, jurysdykcję. Neosędziów. To jest nie, nieakceptowane rozwiązanie, więc myślę, że, e, że to również będzie brała pod uwagę Komisja Europejska, oceniając ewentualnie spełnienie kamieni milowych. Na pewno będzie brała to pod uwagę. E, no ale też tak jak wcześniej mówiliśmy, ustawa kagańcowa. Ona nadal jest w systemie. Nawet jeśli Trybunał Julii Przyłęckiej przyklepie to rozwiązanie, tę nową, nową legislację, i nawet jeśli Andrzej Duda ją podpisze, to nadal ustawa kagańcowa będzie. Obowiązywać, i, i, i to jest wprost sprzeczne z zabezpieczeniem z 14 lipca 2021 roku, na podstawie którego zostały napisane, skonstruowane kamienie milowe. Właśnie wkrótce odbędą się wybory parlamentarne, które według liderów opozycji są najważniejsze od 1989 roku, i według pana jako prawnika. Jaki program powinna mieć opozycja w kwestii przywrócenia praworządności? No tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, jest ustawa gotowa dotycząca Krajowej Rady Sądownictwa i dotycząca statusu neosędziów. To jest ustawa przygotowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja. W zgodzie z takim dekalogiem naprawy praworządności, który zaprezentowaliśmy jako Taka szeroka koalicja obywatelska, która się nazywa Porozumienie dla Praworządności, to zostało zaprezentowane jesienią 2021 roku. Potem ta ustawa justycji została przygotowana, przedyskutowana w tym szerokim gronie i w ramach tego porozumienia dla praworządności złożona do Sejmu. Została odrzucona oczywiście przez PiS w pierwszym czytaniu, ale ta ustawa jest. Opozycja ma ją do dyspozycji. I jestem przekonany, że to jest właśnie to rozwiązanie, które powinno zostać wprowadzone zaraz po wyborach. Ono w dużym skrócie przewiduje, że dotychczasowa NeokRS jest natychmiast rozwiązana, no bo je jest to organ, który nie spełnia standardów konstytucyjnych. To nie jest niezależny od władzy wykonawczej i ustawodawczej organ, który może nominować, wskazywać kandydatów na sędziów czy na, czy na awanse sędziowskie. E I trzeba powołać szybko, Zgodną z Konstytucją Krajową Rady Sądownictwa. Ta Krajowa Rada Sądownictwa przystąpi natychmiast do konkursów, które będą wyłaniały prawidłowo i transparentnie, uczciwie sędziów oraz wskazywała kandydatów do awansów do wyższych instancji sędziowskich. A w tym samym czasie wszyscy neosędziowie, czyli te osoby powołane przy udziale neokRS-u, konkursa, które w ogóle nie spełniały jakichkolwiek standardów, takich uczciwości, transparentności. Tam były promowane w większości absolutnie osoby związane z władzą, popierające władzę, wcale merytorycznie nie wyróżniające się wiedzą czy, czy walorami etycznymi. Te osoby muszą zrobić krok wstecz, wrócić na te miejsca, które zajmowały, zanim zostały przez OKRS. Awansowane. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, jeszcze też ważna, jest to, że to powołanie nowej Krajowej Rady Sądownictwa, tej, tej już legalnej Krajowej Rady Sądownictwa, odbędzie się w sposób demokratyczny. To znaczy, ta sędziowska część e, Krajowej Rady Sądownictwa, tych 15 osób w KRS-ie, będzie powoływanych w demokratycznych wyborach przez wszystkich sędziów w Polsce, przez wszystkich. Którzy są czy w sądach powszechnych, administracyjnych, czy NSA, czy Sądzie Najwyższym. Oni będą głosować, wskazując, wskazując swoich kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. To jest jeden element. Drugi element, który opozycja musi zrealizować, to jest naprawa Trybunału Konstytucyjnego. I tutaj też mamy gotowe rozwiązania legislacyjne. Zespół ekspertów prawnych Fundacji Batorego przygotował dwa projekty ustaw. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym i przepisy przejściowe, to też jest gotowe do wprowadzenia, aby można było Trybunał Konstytucyjny naprawić i od, aby mógł znowu służyć obywatelom jako, jako ten organ, który weryfikuje zgodność z konstytucją ustaw uchwalanych przez Parlament. No i trzeci element, o którym też już wcześniej wspominałem prokuratura. Rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, tak aby prokurator generalny był niezależny. Od rządu i właściwie zbudowanie prokuratury od nowa, tak aby ona była niezależnym oskarżycielem publicznym. I w tym zakresie Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Superomnia także pracuje nad projektem ustawy. On będzie wkrótce gotowy, więc można powiedzieć, że opozycja będzie miała w tym zakresie bardzo ułatwione zadanie, bo będzie miała gotowy pakiet ustaw do wprowadzenia ustaw wypracowanych przez ekspertów, przez osoby, które najlepiej orientują się, znają problemy czy, czy sposób funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i w ten sposób powinien zostać ten wymiar sprawiedliwości szybko, skutecznie i sprawnie naprawiony. Właśnie, być może szedłem w polemikę, być może nie, ale mianowicie zadałbym to pytanie. Powiedział Pan, że opozycja będzie miała pakiet ustaw, które naprawią praworządność, ale... Sytuacja, która jest obecnie w wymiarze sprawiedliwości daje olbrzymie, olbrzymie możliwości i czy nie obawia się Pan, że to, co jest w wymiarze sprawiedliwości da z punktu widzenia politycznego daje takie właśnie takie możliwości, że może nie być wystarczającej woli politycznej, żeby to naprawić ze względu na, ze względu na bardzo prostą rzecz, władza. Myślę, że nie. Oczywiście taka pokusa zawsze jest, natomiast wydaje mi się, że sprawa zniszczenia polskiej praworządności przez ostatnie 8 lat, już niemal, była tak często i nadal jest tematem często numer jeden. I jest tak duża presja moralna, etyczna ze strony społeczeństwa, ze strony tego demokratycznej tej demokratycznej części społeczeństwa, która pragnie, aby Polska spełniała standardy takie zachodnioeuropejskie, zresztą odzwierciedlone w naszej konstytucji, że nowy rząd, nowa władza polityczna nie będzie miała innego wyjścia aniżeli naprawić praworządność właśnie według standardów i konstytucyjnych i europejskich. Także Naprawa stosunków z Unią Europejską, e, przywrócenie pozycji Polski na arenie międzynarodowej wymaga tego, aby e, polska praworządność została e, no, zrestytuowana według wzorów e, demokratycznych zachodnioeuropejskich, po prostu wykonania wyroków, które z, zapadły w, w odniesieniu do e, polskiego wymiaru sprawiedliwości w ostatnich latach. To, są, to jest szereg wyroków Trybunału Sprawiedliwości, szereg wyroków, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, także Polskiego Sądu Najwyższego. No, myślę, że polska opozycja, która, miejmy nadzieję, będzie miała okazję naprawiać Polski Wymiar Sprawiedliwości, no nie będzie miała innego wyjścia, aniżeli zastosować się do tego. Zbliżając się powoli, trochę wróciłbym do tego, o czym też Pan wspomniał wcześniej, mianowicie w kolejnych Izbach sądu. Najwyższego zasiada coraz więcej tak zwanych neosędziów, i tak jak Pan powiedział, na wynik wyborów, na wynik wyborów kluczo, kluczową rolę odegra Izba Kontroli Nadzwyczajnych i Spraw Publicznych. I właśnie jaką rolę może odegrać ten organ w nadchodzących wyborach? Ogromną rolę. I zwracaliśmy na to uwagę już od kilku lat, właściwie od samego początku, kiedy ta Izba była tworzona. To jest izba, która składa się w 100% z neosędziów. Tam zasiada 17 neosędziów. Wszystko to są osoby, które no nie mają mandatu niezależnego, prawdziwego sędziego Sądu Najwyższego. I to oni będą oceniać, czy wybory zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy, czy też nie. Nie mam do ich oceny jakiegokolwiek zaufania. To jest organ polityczny, to jest taki Trybunał Ludowy, który. No, nie spełnia standardu czy gwarancji niezależnej, bezstronnej oceny. Mieliśmy zresztą tego przykład w 2020 roku, kiedy były wybory prezydenckie, które same te wybory były zorganizowane w sposób no, bardzo poważnie naruszający standardy konstytucyjne. No, pamiętamy, że na siłę władza chciała przeprowadzić wybory w trakcie pandemii, nie wprowadzając jednocześnie stanu. Nadzwyczajnego, który uniemożliwia przeprowadzenie wyborów. No bardzo władzy politycznej wówczas zależało, żeby jak najszybciej przeprowadzić te wybory, żeby Andrzej Duda mógł zostać ponownie e, e, koronowany na, na, na prezydenta. E, I tak też zrobiono. Było 6400 protestów wyborczych, które wpłynęły do Sądu Najwyższego No i trafiły zgodnie z kompetencją do tejże izby kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych. Pamiętajmy, co ona zrobiła wszystkie te. Protesty zostały odrzucone, wybory zostały uznane za przeprowadzone w sposób prawidłowy, podczas gdy w oczywisty sposób była tak ogromna skala naruszeń podczas tych wyborów była tak wielka dysproporcja środków finansowych, którymi dysponował urzędujący prezydent, a, a kandydaci opozycyjni, którzy startowali w wyborach prezydenckich była tak ogromna dysproporcja czasu medialnego w mediach publicznych. Były obietnice, pamiętamy promesy rozdawane po całej Polsce, wozy strażackie i tak dalej. Wszystko co, to, co miało przekonać kandydatów, to partia PiS rzuciła na szale wszelkie możliwe środki z dysp którymi dysponuje państwo, aby ich kandydat wygrał wybory, i to wszystko nie zostało uwzględnione przez tę Izbę kontroli nadzwyczajnej. Izba Kontroli Nadzwyczajnej powiedziała nie, to nie są żadne argumenty, które wpływają na wynik wyborów, a Różnica między kandydatami była minimalna, bo to była w zasadzie różnica 200 tysięcy głosów na 30 milionów wyborców uprawnionych do głosowania. Więc, zważywszy na te, na te nierówności, na te, tę niesprawiedliwość tego procesu wyborczego, należało te wybory, normalny Sąd Najwyższy, nie mam wątpliwości, uznałby je za nieważne. Nakazałby powtórzenie tych wyborów na, na warunkach uczciwości i, i prawidłowości dochowywania procedur. Tego nie zrobiła ta izba i jestem przekonany, że w tym roku, kiedy te wybory się odbędą, również nie będzie orzekać w sposób niezależny. Więc w zależności od tego, jak się wynik wyborów, jaki będzie wynik wyborów, jeśli, jeśli rządzący wygrają wybory, to na pewno ta Izba je zatwierdzi niezależnie od tego jaka skala będzie naruszeń a jeśli przegra no to być może ta izba będzie próbowała unieważnić te wybory tak żeby dalej dać szansę rządzącym kontynuowania władzy więc to jest ogromne niebezpieczeństwo które tkwi w tym systemie konstytucyjnym państwa polskiego właśnie ta izba ta izba która decyduje o wyborach decyduje o koncesjach dla mediów to jest piekielnie niebezpieczny instrument w rękach państwa, dlatego w rękach partii, dlatego że to jest grupa ludzi no, całkowicie lojalnych wobec e, rządzących. Właśnie, powoli zbliżając się do końca naszej rozmowy, spór w Trybunale Konstytucyjnym, jak pan sądzi, czy istnieje szansa na jego rozwiązanie, czy też raczej sytuacja jest już patowa? No, to jest spór Polityczny, to nie jest spór prawny. No, tam dwie grupy e, ludzi powołanych przez obecnie rządzących się pokłóciły. Jedni są stronnikami ministra ziobry, inni są stronnikami Kaczyńskiego czy Morawieckiego, e, to, to skrzydło ziobrowe próbuje zapewne zablokować uchwalenie tej ustawy po to, aby zaostrzyć kurs antyeuropejski bo taka jest, taki jest chyba pomysł formacji Zbigniewa Ziobry na kampanię wyborczą. Zresztą zmiana nazwy partii Solidarnej na suwerenną też sygnalizuje, że to będzie stricte antyunijna kampania, i na tym swoją narrację budują. Więc to jest część jego zwolenników w tym. Trybunale, który dzisiaj istnieje, który nie jest Trybunałem Konstytucyjnym w rozumieniu ustawy zasadniczej. Z drugiej strony mamy zwolenników rządu, którzy chcą doprowadzić do uchwalenia tej ustawy i zawnioskowania do Komisji Europejskiej o zwolnienie środków z KPO, więc to nie jest spór prawny co do tego, że Julia Przyłębska nie jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego, to ja nie mam wątpliwości od samego początku, od 2016 roku, bo przypomnę, że ona została wskazana przez prezydenta, wybrana na prezesa Trybunału, pomimo braku uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. A taka uchwała jest wymagana ustawą zasadniczą, konstytucją i ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Takiej uchwały nie było, no bo po prostu zwolennicy rządu nie mieli większości arytmetycznej w tym Trybunale, więc pomimo Znali tę uchwałę. Więc taki wybór był nieważny od samego początku. A nawet gdyby on był ważny wówczas w 2016 roku, no to jej kadencja się skończyła. Więc nie ma wątpliwości do tego, że ona tym prezesem nie jest. Nie ma możliwości podejmowania jakichś funkcji, czynności zarządczych tym trybunałem, w tym wskazywania składu, wyznaczania posiedzeń i tak Więc z punktu widzenia prawnego, no to jest. Jedna wielka degręgolada, ten organ nie ma żadnej legitymacji do stwierdzania konstytucyjności bądź nie ustaw uchwalanych przez parlament. No ale funkcjonujemy w takim systemie, gdzie to jest jeden z elementów całej destrukcji wymiaru sprawiedliwości obok KRS-ów, obok, obok Sądu Najwyższego, obok całego reżimu dyscyplinarnego wobec sędziów polskich czy prokuratorów. Ten Trybunał Julii Przyłęckiej jest tym, tym elementem. No, zniszczenia, całkowitego zniszczenia polskiego wymiaru sprawiedliwości. No i w takich warunkach funkcjonuje, więc czy oni się dogadają, czy nie, to nie jest kwestia prawna, to jest kwestia czysto polityczna i tego yy, no, emanacji czy odzwierciedlenia sporu wewnątrz ekipy rządzącej. Właśnie na no samym końcu, jeżeli chodzi o destrukcję wymiaru sprawiedliwości. Rządzący powołują coraz więcej tak tzw. neosędziów, czy do właśnie sądów powszechnych. Czyli kiedy w Pana ocenie uda im się całkowicie podporządkować właśnie sądownictwo powszechne? To jest bardzo szybki proces, który wręcz przyspiesza. W ostatnim roku bardzo istotnie przyspieszył, szczególnie po wybuchu wojny w Ukrainie. No niejako w cieniu tej wojny um, polskie władze przyspieszyły ten proces powoływania neosędziów, zresztą nie ukrywając Celu. Minister Ziobro kiedyś podczas konferencji prasowej wprost to powiedział. Będziemy cały czas powoływać tych neosędziów do systemu. Jak najwięcej, tak aby te zmiany były nieodwracalne. Taki jest ich cel. Wprowadzenie jak największej liczby neosędziów, aby mieć swoich ludzi, aby mieć zabetonowany system wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa, aby nie obawiać się jakiejkolwiek niezależnej kontroli. Ze strony sądownictwa, aby nie obawiać się, że mogą zapadać wyroki, które politycznie, ideologicznie nie odpowiadają rządzącym, ale też, aby zapewnić sobie bezkarność w przyszłości, bo pamiętajmy, że to jest jeden z istotnych elementów, warszawski sąd apelacyjny, wydział karny jest pełen już w zasadzie wyłącznie neosędziów bądź też, bądź też takich sędziów, którzy nie sprzeciwiają się jakoś specjalnie tym destrukcyjnym zmianom w wymiarze sprawiedliwości. Ci, którzy mieli odwagę aby przeciwstawiać, aby wydawać wyroki niezależne, y, aby wykonywać prawo europejskie, zostali przesunięci do innego wydziału, do Wydziału Pracy i mimo a, zabezpieczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nakazującego ich przywrócenie, tak jak pani sędzi y, Marzanny Pikarskiej-Drążek, czy pani sędzi Gregaitis. Y, y, Pan Schab, który rządzi sądem apelacyjnym w Warszawie, nie zrobił tego, wprost nie wykonał y, zabezpieczenia Trybunału Sprawiedliwości, wprost naruszył europejski porządek prawny, więc tak to dziś funkcjonuje. A, a y, y, sąd apelacyjny, Wydział Karny w Warszawie, będzie tym sądem, który będzie orzekał w sprawie ewentualnych y, y, procesów o przestępstwa, które były w ramach wykonywania władzy. Dokonane w ciągu ostatnich lat. Więc to jest ten sąd, w którym władza próbuje też zapewnić sobie bezkarność na przyszłość. Teraz też przejmuje Izbę Karną Sądu Najwyższego, czyli jeszcze wyższy, wyższą instancję, bo w tej chwili trwają wybory na prezesa. Sądu Najwyższego kierującego izbą karną. Jest wśród kandydatów jeden neosędzia, neosędzia Kapiński, który zapewne zostanie wkrótce przez prezydenta Dudę powołany. Więc widzicie Państwo, jak to wygląda. Izba cywilna w Sądzie Najwyższym jest już całkowicie przejęta, sparaliżowana. Izba karna za chwilę podzieli jej losy. Sąd apelacyjny w Warszawie, Wydział Karny jest całkowicie sparaliżowany. I w ten sposób powoli, powoli następuje. Przejęcie kontroli nad polskim sądownictwem. Ogromnie niebezpieczny proces, proces zamierzony, proces od samego początku zaplanowany przez władzę i z konsekwencją kontynuowany. Właśnie. W, w tym kontekście zadałbym takie pytanie. Jeżeli władzy uda się domknąć system, jeżeli chodzi o przejmowanie sądownictwa. Co jako sądownictwa jakie są perspektywy, jeżeli chodzi o obywateli, o społeczeństwo? No, odpowiedź wydaje się oczywista. To jest y, ogromne niebezpieczeństwo dla obywateli. Przypomnijmy sobie, jak wyglądało sądownictwo w PRL-u, y, kiedy w sprawach, które, y, w których zależało y, władzy na odpowiednim rozstrzygnięciu, właściwie nie było szans na... Jakiekolwiek niezależne orzeczenie. Każdy opozycjonista, każdy kto sprzeciwiał się władzy, musiał dostać wyrok skazujący, niezależnie od racji, który, którymi się kierował, bo sąd był podporządkowany władzy komunistycznej. W sprawach sporów jakichś powiedzmy cywilnych z przedstawicielami władzy, ze skarbem państwa, z przedsiębiorstwami państwowymi. Nie było możliwości wygrania takiego procesu. Każdy obywatel stał na straconej pozycji. Oczywiście w sprawach drobnych, w sprawach, których władza się nie, którymi się władza nie interesuje, w sprawach drobnych sporów pomiędzy obywatelami, te orzeczenia mogą pozostać nadal, powiedzmy, niezależne, ale to nie ma większego znaczenia, bo w tych sprawach ważnych, w tych sprawach, które decydują o losie całego państwa, które decydują o losie obywateli, którzy w sposób wolny, swobodny próbują wykazywać coś się złego w państwie dzieli, którzy są przeciwnikami bo w tym znaczeniu rządzących, w tych sprawach nie będziemy mieli jakiejkolwiek niezależności sądownictwa. Tak jak powiedziałem, mamy to już w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego, tam żaden proces przeciwko władzy nie może zakończyć się niezależnym. Orzeczeniem tam każdy obywatel, który będzie próbował procesować się z, z kimkolwiek z kręgu władzy, czy z jakimkolwiek urzędem skarbowym, z jakimkolwiek pr przedsiębiorstwem, spółką skarbu państwa, przegra proces i to samo stanie się w sprawach karnych. A to już jest, no, możemy sobie wyobrazić, ogromnie niebezpieczne, bo państwo będzie mogło doprowadzić, władza polityczna będzie mogła doprowadzić do skazań. Każdego obywatela, który jest jej przeciwnikiem, mając w rękach prokuraturę, mając w rękach podporządkowane sądownictwo w pierwszej, drugiej instancji, w, w Sądzie Najwyższym, no to jest sytuacja przerażająca. Władza pozbawiona jakiejkolwiek kontroli niezależnej, bo tylko sądy są, niezależne sądy są realną kontrolą dla rządzących i władza, która może jednocześnie gnębić i skazywać w procesach karnych obywateli, którzy nie chcą się jej podporządkować się jej sprzeciwiając. Jest to obraz i scenariusz przerażający dla polskiego społeczeństwa, dla polskich obywateli, no i dla polskiej demokracji. Bardzo dziękuję za rozmowę.